dobry, dziękuję za miłe zaproszenie. Mam nadzieję, że mnie słychać. Dobrze. Teraz ok? Cześć. Jestem Wojtek Szampa, pracuję jako software architect. Od 2001 roku zajmuję się web developmentem ogólnie, PHP-em od 2004, Symfony od 2008, jestem ZCE od 2010. Poza tymi rzeczami tutaj lubię też hokej, windsurfing, narty, kryminały i różne inne fajne rzeczy. Często startując wasz nowy projekt lub projekt dla klienta zastanawiacie się, na czym go postawić. Czyli przeważnie się o własnym serwerze, też parę razy o tym myślałem i miałem mniej więcej takie rozwiązania. To było jedno z nich. Drugim było takie rozwiązanie, ale było też takie rozwiązanie. Generalnie z własnymi serwerami jest wiele problemów. To są trochę przekolorowane tematy, ale może jednak czasem warto zastanowić się nad chmurą i nad deployowaniem tego w rozwiązaniach cloud. Zastanówmy się w 5 minut, co to jest chmura i czym się charakteryzuje, chociaż pewnie to wiecie doskonale, ale myślę, że warto o tym powiedzieć. Przede wszystkim jest to środowisko zwirtualizowane, w pełni gotowe na skalowalność. Na potrzeby tej prezentacji podzielimy to na dwa rodzaje chmury, czyli na PaaS, czyli Platform as a Service. Najlepszym przykładem tutaj niestety w PHP, moim zdaniem, ale nie używam dużo PaaS-ów, nie ma takiego dobrego rozwiązania jak Heroku w Railsach. Jest to po prostu platforma, która jest gotowa na twoją aplikację, czeka na twoją paczkę kodu, wrzucasz kod i wszystko działa. Nie trzeba nic skonfigurować, wszystko jest skonfigurowane dla ciebie, robisz git push i twoja aplikacja działa. Trochę bardziej elastycznym rozwiązaniem i bardziej dostosowanym do potrzeb większych projektów, bardziej złożonych, jest IaaS, czyli Infrastructure as a Service. Taki rodzaj chmury pozwala nam na deployowanie naszych własnych serwerów. Dostajemy dostęp przez Shella do serwera i tam możemy sobie stworzyć cokolwiek chcemy. Możemy sobie stworzyć tam serwer Windowsowy, możemy stworzyć serwer Linuxowy. Cokolwiek nam się podoba, serwery poczty, wszystko, co jest nam potrzebne do naszego projektu. Co jest ważnego w chmurach? To, że są skalowane wertykalnie, to znaczy możemy dodawać sobie zasobów do naszych serwerów, możemy dodawać CPU, możemy dodawać RAMu, w zależności od tego, co potrzebujemy. W większości rozwiązań, ja będę mocno opierał się na AWS-ie teraz, bo na rozwiązaniach Amazona, jest kilka rodzajów instancji, small, medium, large, x-large i generalnie tam skalujemy sobie wertykalnie, uznajemy, że nasz serwer nie wydala, podnosimy mu parametry i wszystko powinno działać dobrze. Jeśli nie działa, możemy skalować sobie też horyzontalnie, czyli dokładać takich samych węzłów pod jakimś load balancerem. Ma to dość dobre odwzorowanie na to, jak działa nasz serwis, jak się rozwija. W szczególności w Amazonie działa to fajnie z autoscalingiem, który i z monitoringiem naszej chmury. Gdy dobrze sobie skonfigurujemy i ustawimy odpowiednie parametry, on automatycznie dokłada lub ujmuje instancji, oczywiście takich samych instancji gdzieś tam tak zwanych nodów. Co jest dość istotne, to, że płacimy za to, co aktualnie wykorzystujemy. To jest jeden z większych atutów. Amazon wydaje się być drogi, ale tak naprawdę płacimy sobie tylko za to, co wykorzystujemy. Płacimy za godzinę wykorzystania, za osobno za storage, za S3 osobno za bazy. I wszystko jest bardzo mocno skrojone pod to, co konkretnie potrzebujemy. Co jest istotne dla nas z punktu widzenia programistycznego, to, że wszystkim da się zarządzać przez API. Możemy stawiać serwery, możemy je backupować, możemy dokładać nowych nodów, co jest istotne w dość skomplikowanych deploymentach. A także to, że mamy mnóstwo gotowych do użycia usług.
Zaczynając od na przykład bazy danych, którą stawiamy sobie na, jako osobna usługa MySQL, Postgres, co tam potrzebujemy, czy na przykład SimpleDB, DynamoDB, S3 jako storage plików, CloudFront, cokolwiek potrzebujecie, e-maile, kolejki, workflow, tych usług jest mnóstwo. Z tego da się bardzo fajnie korzystać i da się w krótkim czasie sprawdzić pewne koncepty. Nawet niekoniecznie, ja jeszcze o tym będę wspominał później, jakie są tego jakby słabsze strony, ale generalnie nie musimy się z tym wiązać, możemy sobie pewne rzeczy sprawdzić. Możemy postawić serwer kolejek, sprawdzić, czy jeśli przełożymy pewne zachowania z serwisu na kolejki, czy zyskamy na tym. Mamy do tego gotowe rzeczy, nie musimy instalować swojego serwera, na przykład Rabbita, nie musimy tego konfigurować i no, inwestować czasu w to. Jakie fakty przemawiają za chmurą i generalnie za Symfony 2 w chmurze? Przede wszystkim takie, że tutaj jest taki diagram z Amazona i tu widzimy z lewej strony tradycyjne podejście, tradycyjny data center. Oczywiście to jest mocna generalizacja, a z prawej strony widzimy to, jak jest w Amazonie. Mam nadzieję, że to jest czytelne, ale jeśli nie jest czytelne, to ja wam w dwóch słowach powiem, o co chodzi. Tu jest wykorzystanie. Czerwona linia to jest wykorzystanie, niebieska linia to jest planowana jakaś planowane capacity, czyli to, co sobie zaplanowaliśmy, co nam będzie potrzebne. No i w miarę jak zaczęliśmy, idziemy w miarę z planem, ale potem nasz serwis dopada konkurencja i jest trochę mniejsze zainteresowanie i tu mamy jakiś odrzut. To jest strata naszych pieniędzy przeznaczonych na ten plan, którego nie wykorzystujemy, a później znowu mamy wystrzał do góry, a znowuż nasz plan nie podąża za tym, więc mamy jakąś nieusatysfakcjonowanych klientów. Z prawej strony z kolei mamy on-demand capacity, czyli to, co potrzebujemy, to mamy i to podąża zgodnie z tym, co jest nam potrzebne w naszym serwisie. Inne fakty są takie, tu akurat na przykładzie S3, czyli jednej z tych najpopularniejszych usług Amazona, jak wzrasta wykorzystanie, jak wzrasta ich jakby ekspansja na tym rynku. Widzimy, że od 2006 do, tu jest akurat kwartał pierwszy tego roku, no jest taka dość mocna zwyżka. To ma też wpływ na to, że startupowcy i generalnie przedsiębiorstwa głównie na Zachodzie i w Stanach bardziej podchodzą do tematu taką metodologią lean, że przygotowują jakiś minimalny produkt, który da się wpuścić na rynek i Amazon bardzo fajnie się z tym koncepcją spina, o tym powiemy za chwilę, ale widzimy tutaj mniej więcej ten wzrost. Warto też dodać, z czego wyszedł Amazon, to jest dość ciekawa historia, którą ci ludzie tam z wyższego szczebla managementu mówili na AWS Summit w Berlinie, że generalnie oni przygotowali sobie jakąś infrastrukturę serwerową pod swoje potrzeby, pod potrzeby księgarni Amazon i no, robili sobie to dla siebie, ale w pewnym momencie ustalili, że to, co oni mają, to warto to sprzedawać. Warto z tym produktem wejść dla ludzi. No i to była świetna decyzja. Co przemawia za Symfony 2, który tak jest, nie wiem, który jest moim ulubionym narzędziem i jak widać nie tylko moim, to jest wykres zestawienia najpopularniejszych repozytoriów na GitHubie z wczoraj. Widzimy, że najczęściej oglądane w ogóle to jest Symfony, najczęściej forkowane Symfony. O czymś to świadczy? Świadczy to o sile tego community, o rozwoju bardzo szybkim. W tym miesiącu ZF2 trochę tam podgoniło, ale to prawdopodobnie ze względu na premierę. Jednak Symfony dalej pozostaje na czele. Widzimy, że mamy tutaj 5,5 tysiąca gwiazdeczek, 1,5 tysiąca forków. To jest naprawdę imponujące liczby. Imponujące jest zaangażowanie tego community i rozwój i jakby wysiłek, który w to wkładają. Na tegorocznej konferencji w Londynie Fabian zaproponował w ogóle nowy system releasów, podobny do Ubuntu. Półroczne releasy z określoną numeracją, określonymi zasadami mrożenia tego kodu, mrożenia feature'ów. Także jest to bardzo dojrzały, w mojej opinii, bardzo dojrzały krok w to, żeby te symfony
było naprawdę produktem z najwyższej półki i dorównywało innym webowym frameworkom. O ile już tego nie robił. Myślę, że możemy sobie tak na szybko przedstawić 5 use case'ów, które mogą zaprezentować tego, jak używać chmury i gdzie ona może być przydatna. Pierwszym z nich to jest startup. To jest taki chyba najlepszy przykład tego, jak możemy to zastosować i tak jak pokazywałem wam tą linię, jak on demand to działa dla... Nie musimy planować, powiedzmy, czegoś, bo nie wiemy tak de facto, jak nasz startup zadziała, czy to jest sklep, czy to jest forum, nie wiem, czy to jest jakiś serwis społecznościowy. Zawsze zakładamy, że będziemy mieć mnóstwo odwiedzin, ale nie do końca tak jest, a niektórzy nie zakładali, że będą mieli mnóstwo odwiedzin, a mieli i mieli potem z tego powodu problem. Zawsze warto być przygotowanym na to, żeby wejść na wyższy poziom, a infrastruktura na to pozwalała. Drugim przykładem jest aplikacja biznesowa, co na pierwszy rzut oka może wydawać się trochę trudne. Przede wszystkim dlatego, że klienci korporacyjni, klienci większe firmy raczej mają opory przed tym, żeby hostować się poza swoim firewallem. Mają przeważnie swoje serwery, są bardzo z nich dumni, ich administratorzy są też bardzo dumni. Często są to ci administratorzy z tego slajdu tam na początku. I generalnie oni nie chcą słyszeć o chmurze, ale ta świadomość przychodzi i generalnie koszty i możliwości do nich przemawiają. A tym bardziej, że możemy sobie, tak jak już mówiłem o API, możemy sobie bardzo ładnie zoptymalizować te koszty, czyli przeważnie jeśli to jest aplikacja, powiedzmy CRM, to są pracownicy, którzy pracują od 7, załóżmy od 8 do 18 i w tych godzinach potrzebują dość mocnego z użycia tych serwerów i dość dobrej responsywności, a po tym czasie idą sobie do domu i te serwery nie robią nic, jakby mielą powietrze, wtedy właśnie warto sobie pewne instancje wyłączyć i nie płacić za nie. Klient za to nie płaci, jest szczęśliwszy, a w godzinach biznesowych ma bardzo dobrą responsywność i bardzo dobre osiągi tego swojego systemu. Trzecim takim połączeniem tych dwóch poprzednich jest load peak. Często w systemach występują jakieś nagłe skoki loadu, nagłe skoki obciążenia. Czasem jest to planowane i jesteśmy świadomi tego, na przykład, że jak wysyłamy newsletter, to jest, albo robimy kampanię w mediach społecznościowych, jesteśmy na to przygotowani, że więcej ludzi nas odwiedzi. Czasem jest to po prostu jakoś tam bardziej jakoś spontaniczne. Generalnie chcemy, żeby zawsze klienci widzieli stronę naszą działającą i nie chcemy 500-ek, jakieś tam 503 i tego typu rzeczy. Także load peak idealnie się tu nadaje. Zestawiamy sobie autoscaling, ustawiamy CloudWatcha, który sprawdza jakieś parametry, analizuje na przykład ruch, zwiększony ruch na load balancerze, automatycznie uruchamia kolejne instancje i load balancer automatycznie zajmuje się tym, żeby ta strona była responsywna, żeby dobrze działała. Czwartym przypadkiem jest batch processing. Jest wiele projektów, na przykład naukowych, które potrzebują ogromnych mocy przerobowych tych serwerów, naprawdę mocnych serwerów i takich serwerów, które są dostępne w każdym momencie. Są goście, którzy na AWS-ie robią przetwarzanie kodów DNA, którzy robią jakieś geograficzne obliczenia. Można sobie też puścić różnego rodzaju eksperymenty, które nie potrzebujecie nawet Apache'a, potrzebujecie tylko instancje na przykład z Linuxem, które coś przetwarzają. AWS jest do tego świetny. Kupujecie na tydzień, po tygodniu wyłączacie, płacicie za ten tydzień, macie to przetworzone. Fajnym przykładem jest tutaj, prawdopodobnie to jest New York Times, ale nie jestem tego do końca pewny, trzeba by to sprawdzić. Oni kiedyś chcieli zdigitalizować całe swoje archiwum od tam lat bodajże 70. Zarchiwizować je OCR-ami te swoje gazety i wrzucić do archiwów cyfrowych. Użyli do tego AWS-a, postawili kilkadziesiąt instancji, wszystko poszło bardzo szybko i sprawnie. No i oczywiście było to też opłacalne z punktu widzenia ekonomicznego. Piątym przykładem, który mi tutaj przychodzi do głowy, jest data storage. Tak jak pokazywałem w wykresie przedtem, wzrost tych requestów na S3, czyli na tę najpopularniejszą usługę Amazona,
do przechowywania plików. To jest chyba jedno z bardziej optymalnych rozwiązań. Też oczywiście trzeba zawsze sobie to przeliczyć i sprawdzić, jak to się opłaca, ale ten data storage tam jest bardzo fajny, bardzo prosty w obsłudze, o czym powiem za chwilę, jak podejść do tego z poziomu Symfony. No i oni bardzo, bardzo łatwo można zacząć. Można zacząć tam, przenieść to potem gdzie indziej. Jest wiele chmur, które są kompatybilne z S3. W przypadku, gdy naprawdę wychodzi się poza jakieś kryteria ekonomiczne, które już się potem tam nie opłaca hostować, można to przenieść do siebie, do jakiegoś clouda, który jest kompatybilny z S3, który ma ten sam interfejs. Tam jest bardzo ładny interfejs restowy. Oczywiście są też jakieś problemy przy plikach jakichś większych, ale generalnie to ładnie działa i wiele, wiele tych rozwiązań na tym bazuje. Tak jak już powiedzieliśmy sobie o use case'ach, które możemy sobie wyobrazić, to warto by się zastanowić, jakie są takie główne powody, dlaczego wybrać Symfony 2 pod to i o co trzeba dbać, żeby ta aplikacja działała dobrze i była na to przygotowana. Przede wszystkim główna zasada, niczego nie zapisujemy lokalnie. Nie traktujemy naszego serwisu tak, jakbyśmy mieli swój dysk, gdzie mamy tam jakiś swój file system, jest jakiś, nie wiem, folder web i tam sobie wrzucamy obrazki. Takiego czegoś nie ma. Musimy zapomnieć o file systemie lokalnym. Wszystko musi być przez jakiś interfejs, który jest przechowywany w chmurze. Czyli przede wszystkim są to pliki użytkownika. Tak jak mówiłem, S3 pozwala na składowanie plików w bardzo uproszczony sposób. Uploadujemy to na współdzielony storage. Może to być S3, może to być na przykład GridFS z Mongo, może to być jakikolwiek punkt, który jest wspólny dla wszystkich gałęzi naszego systemu. W Symfony 2 możemy użyć biblioteki tej tutaj. To jest po francusku. Po francusku to znaczy wafelek. Biblioteka Gaufret pozwala nam na jednolity interfejs do dostępu do plików, niezależnie od tego, jakiego adaptera sobie użyjemy i jakim endpointem jest nasz system. Tutaj widzimy, że z kontenera Dependency Injection pobieramy sobie jakąś mapę file systemów. Mamy tam zdefiniowany nasz file system, który sobie to nazywamy upload. Sprawdzamy, czy plik jest w file systemie. To jest akurat trochę mylące, te ścieżki, bo to nie muszą być ścieżki, to mogą być jakieś klucze, mogą to być hasze, ID-ki z bazy, cokolwiek tam sobie programista wymyśli. Czytamy, zapisujemy i to są trzy operacje, które nam to ten interfejs udostępnia. To w większości wypadków wystarcza, oczywiście z czasem można pomyśleć o jakimś streamingu, to jest też oczywiście możliwe. Drugą kwestią szalenie istotną są sesje, które przede wszystkim mają znaczenie, jeśli skalujemy sobie to horyzontalnie. Muszą być one przechowywane w bazie danych. Baza danych tutaj to nie jest koniecznie MySQL, może to być, nie wiem, na przykład Redis, może to być Mongo, może to być jakakolwiek baza, byleby to było dostępne dla każdego węzła naszego systemu z takiego samego poziomu. Bo trzeba sobie wyobrazić sytuację, w której mamy load balancer i load balancer rozdziela nam na kilkanaście nodów ruch. I wchodząc na jeden request, jestem na stronie głównej i obsługuję mnie node 1, a wchodząc na przykład na listę znajomych, obsługuje mnie Node 2. Jeśli byśmy zapisali sobie lokalnie te zmienne, te sesje gdzieś w pliku, no to tutaj już nie jesteśmy zalogowani, bo on nie ma dostępu do tego dysku. Więc zapisując to w bazie, jesteśmy pewni, że zawsze z każdego poziomu się do tego dostaniemy. Symfony oczywiście przychodzi tutaj nam z pomocą. Mamy klasę PDO Session Storage. Ta klasa pozwala nam przez osobne połączenie PDO, ja tutaj nie będę już pokazywał tych wszystkich jakby listingów, bo to jest wszystko tam w tym cookbooku na symfony.com, ale generalnie wygląda tak, że definiujemy sobie klasę PDO, serwis, który po prostu jest instancją PDO z odpowiednimi parametrami, definiujemy sobie, podajemy mu session ID tego, pokazujemy Symfony, który serwis jest odpowiedzialny za sesję, czyli nie ten domyślny, tylko nasz, który korzysta z PDO.
tworzymy sobie tabelkę w bazie danych i to tak w miarę prosto zadziała. Trzecią kwestią są logi. To nie jest kwestia najważniejsza w tym całym, jakby w tych wszystkich wskazówkach, ale jest to rzecz istotna, bo aplikacje lubią się psuć. Często trzeba popatrzeć do konsoli, popatrzeć, co się dzieje. Fajnie ma to rozwiązane Heroku, właśnie mają konsolkę logów i ściąga z wszystkich nodów, które są i ma to oznaczone. Jeśli nie korzystamy z Heroku, na przykład z AWS-a, możemy sobie to zrobić na dwa sposoby. Możemy sobie synchronizować te logi, to jest rozwiązanie trochę słabsze, na przykład rsynkiem, co powiedzmy co minutę wysyłać logi gdzieś do centralnego punktu, do centralnego storage'a. Możemy sobie też użyć bardziej cywilizowanej metody, czyli jakiegoś logera centralnego, na przykład sysloga, i który słucha na jednym z naszych węzłów i zbiera logi od wszystkich uczestników tej zabawy. Czwartą kwestią jest baza danych. Jeśli chcemy, przeważnie chcemy wielkiego ruchu, a to musimy się spodziewać tego, że baza może być tutaj trochę bottleneckiem. Warto pomyśleć o jakimś master slave lub NoSQL-u. Jeśli myślimy o master slave, możemy użyć Doctrina. My bardzo często korzystamy z Doctrina, wy pewnie też. Jest to chyba jedno z lepszych rozwiązań, jeśli chodzi o RMA. Doctrine w swojej jakby warstwie DBL, czyli warstwie dostępowej do bazy danych, ma takie master slave connection. Tam definiujemy mu po prostu mastera, bazę master i slave'y. Ważne jest, znaczy jakby Doctrine załatwia to za nas, ale zasada jest taka, że zapisujemy zawsze do mastera, odczytujemy ze slave'ów, nie inaczej. Z slave'a randomowego, tam jest, on jest po prostu, losuje sobie przy każdym zapytaniu, losuje sobie, z którego akurat slave'a z tej konfiguracji odczyta. Trzeba mieć na uwadze, żeby nie zrobić na odwrót, bo mogą nastąpić nieoczekiwane konsekwencje. Piątą kwestią jest praca lokalna. Też warto mieć na uwadze. Przede wszystkim dlatego, że za AWS-a płacimy. I to płacimy jakieś tam pieniądze. One są liczone w centach, ale jeśli pracuje zespół, dajmy na to 8 programistów, 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu nad projektem, no to oni za każdym razem testują na przykład upload zdjęcia. Uploadując zdjęcie na storage, wygenerują nam jakiś koszt, wygenerują koszt, już pomijając, zależy jak to jest rozwiązane, bo możemy mieć serwer deweloperski w swojej infrastrukturze, a serwery produkcyjne w AWS-ie, co jest dość dobrym rozwiązaniem, chociaż tam są pewne różnice potem pomiędzy konfiguracjami, ale generalnie chodzi o to, żeby nie korzystać z pewnych usług, jeśli nie ma takiej potrzeby. To bardzo łatwo da się zrobić w Symfony konfiguracjami kaskadowych środowisk, czyli w środowisku produkcyjnym definiujemy sobie, że upload jest na S3, w środowisku deweloperskim może to być nawet do systemu pliku. Wracając do biblioteki Wafelek, tu mamy file system, upload, tak jak już pokazałem na poprzednim listingu, i tu mamy adaptery. I to jest jakiś mój adapter, który zapisuje sobie tylko na dysk lokalny i to będzie zawsze działało, bo zawsze tam będzie zapisywał, zawsze będzie odczytywał, jeśli korzystamy z kontrolera dev. Jakie są zalety Symfony 2 w chmurze i generalnie Symfony i generalnie chmury? Pod warunkiem, że nie zapisujemy sobie niczego lokalnie, to jest bardzo cloud friendly, ma wiele rozwiązań, co widzieliście. Wszystkie problemy i wszystkie jakby, to nie są jakieś ogromne rzeczy, ale o tych rzeczach musimy pamiętać. Da się zrobić w Symfony 2 bez jakiegoś dodatkowego kodowania. W połączeniu z chmurą jest elastyczne do kwadratu. Sama chmura w sobie jest bardzo elastyczna. Symfony 2 jest cholernie elastyczny. System bundli, system komponentów, bardzo jakby aktywne community pozwalają nam na to, żeby tworzyć te aplikacje, nie zajmując się rzeczami, które powtarzamy w każdym projekcie, czyli zarządzaniem użytkownikami, obrazkami, tego typu rzeczami. Nie wymyślamy na nowo koła, mamy tego bundle, mamy do tego komponenty, do bardziej złożonych rzeczy wykorzystujemy komponenty Symfony. I to się sprawdza zawsze świetnie, zawsze lepiej się sprawdza wykorzystanie bundla gotowego niż pisanie własnego. Trzeba też wiedzieć, że są bundle i gdzie ich szukać, ale to jest osobna kwestia. Czasem nawet jest lepiej zrobić pull requesta do oryginalnego bundla, nie wiem, do Fuzzy Zera, do
jakiegokolwiek innego bundla, zamiast pisać to, te funkcjonalności na nowo, bo na tym zyskuje społeczność, na tym zyskujemy my, mając już większość rzeczy zrobionych. Przede wszystkim zaletą taką tego rozwiązania jest to, że te aplikacje są gotowe na wzmożony ruch. My nawet tworząc aplikację i deployując ją na zwykłym serwerze, w naszej infrastrukturze, na przykład na naszym serwerze, w naszym data center, moim zdaniem powinniśmy być gotowi na to, żeby przenieść to kiedyś do chmury. Nigdy nie wiemy, co się stanie, nigdy nie wiemy, jak zyska nasz projekt. Pewne projekty są, powiedzmy, przygotowane na taki ruch i to jest ok, ale pewne projekty są startupami i warto być, mieć tą świadomość, że jeśli wystrzeli kiedyś popularność, zacznie się zarabiać pieniądze, żeby to dało się jakoś tam ładnie skalować i żeby to po prostu działało. Możemy sobie też optymalizować te koszty infrastruktury. Tak jak wspominałem, możemy w określonych porach dnia wyłączać, możemy nawet w całych okresach, nie wiem, cały miesiąc zmniejszyć sobie ten program, program naszego hostingu. Optymalizacja kosztów jest zawsze chyba najlepszym czynnikiem, który przemawia do większości ludzi. To jest właśnie tutaj dość dobre w chmurze. To da się łatwo osiągnąć i można te pieniądze zainwestować gdzie indziej. Co jest też dość ważne w AWS-ie, to że możemy sobie wybrać fizyczną lokalizację data center, rozdzielając sobie to na strefy dostępności, na regiony, w jakich chcemy mieć to zdeployowane. To jest ważne przede wszystkim dlatego, że większość naszych aplikacji jest skierowana w najlepszym wypadku na kontynent, czasem na kilka kontynentów, to tego wam życzę, ale jeśli jesteśmy w Europie, to wybieramy sobie region Irlandia, który obejmuje naszą Europę. Jeśli jesteśmy w Stanach, wybieramy sobie te regiony West Virginia, czy jakie tam regiony są nam potrzebne. Oczywiście oni tych regionów dokładają, rozbudowują te swoje data center. Teraz weszli też na Azję, weszli do Brazylii i ten rozwój jest bardzo mocny. Mają nawet swój region dla stron rządowych, co też pokazuje, jak jest zaufanie do AWS-a, do tych usług, że strony rządowe wchodzą, możemy sobie postawić Virtual Private Cloud, który VPN-em jest mostkiem pomiędzy naszym data center a cloudem. Nawet NASA korzysta z clouda w AWS-ie, także tych przykładów można mnożyć w nieskończoność, ale to jest jakby jedna z lepszych zalet, że mamy te mechanizmy failovera, mamy coś, co nas broni przed tym, że coś nam się zepsuje. Oczywiście za tym idą koszty, musimy pokryć koszty tego, że jest to w różnych strefach dostępności, ale w większości wypadków jest to opłacalne. No i jedna z chyba z najważniejszych kwestii to, że skupiamy się na programowaniu, a nie na administrowaniu systemami. Poglądy są różne, ale generalnie administratorowi też trzeba zapłacić. Jeśli to jest typowy software house lub typowy startup, no to chyba chcemy programować i dodawać funkcjonalności, ulepszać to, co mamy, niż skupiać się tak stricte na administrowaniu i nad ciągłymi kłopotami z serwerami, z wymianą macierzy dyskowych, dokładaniu RAMu, zmienianiu maszyn. AWS robi to dobrze, inne firmy hostingowe oferujące cloud też robią to dobrze i warto płacić im, a my skupiamy się na tym, co robimy najlepiej. Oczywiście, jak w życiu, nie ma róży bez kolców. Są pewne słabsze strony chmury. Przede wszystkim na początku koszty wydają się wysokie. Po przekalkulowaniu sobie tego jednak czasem dochodzimy do wniosku, że warto zapłacić te pieniądze ludziom, którzy zrobią to dobrze, zamiast bawić się w to sami. Znam dużo przypadków właśnie, gdzie ludzie, no, nie udało się zestawić tak tego serwera lub zrobić go tak bezpiecznie, żeby uniknąć pewnych wpadek. Aczkolwiek zawsze trzeba sobie to przeliczyć i mieć na uwadze, że niektóre rzeczy są drogie, a w szczególności są drogie te usługi dodatkowe, tak jak na przykład kolejki, powiadomienia, te workflowy. One działają bardzo fajnie, mają bardzo fajne interfejsy przemyślane, ale są drogie i za tym jeszcze idzie jeden problem, o którym za chwilę. Poza tym istnieją pewne pułapki przy braku doświadczenia z AWS-em. My wiemy o tym doskonale z Michałem, bo migrowaliśmy całą infrastrukturę na AWS-a naszych klientów
i bez dogłębnej analizy dokumentacji, bez przeczytania kilkudziesięciu blogów, case'ów ludzi, którzy mieli problemy z AWS-em lub z jakimiś specyficznymi przypadkami. No, zdarzają się pułapki, których nie widać na pierwszy rzut oka. Przede wszystkim jedną z najpoważniejszych pułapek jest to, że niektóre usługi nie są bardzo trwałe i dobrze radzi sobie z tym Netflix, który jest chyba jednym z największych klientów AWS-a. Oni mają taki mechanizm Chaos Monkey, który losowo ubija jakieś tam instancje, robi to w cywilizowany sposób w godzinach pracy programistów i nie robi tego w święta. Ale tak zabezpieczałem się przed failami. No, trzeba być tego świadomy, że w pewnym momencie nasza instancja może zniknąć, na przykład EBS, czy jakiś nasz serwer może sobie zniknąć. Trzeba być na to gotowym. Tak jak mówiłem, klienci korpo są czasem trochę sceptyczni nastawieni do tego, żeby przenosić coś poza ich firewall, poza ich infrastrukturę. Są to przeważnie dane jakieś tam bardzo czułe lub dane sprzedażowe, dane użytkowników, dane krytyczne z punktu widzenia tego biznesu. Oczywiście da się to rozwiązać tymi wirtualnymi chmurami, które mostkują się VPN-em z naszą infrastrukturą, ale generalnie trzeba uświadamiać klientów, że te rzeczy, te rozwiązania są przemyślane i jedynym problemem, jaki możemy zrobić, jest nasz błąd w oprogramowaniu, który może tam spowodować jakąś kompromitację. No i tak jak mówiłem, jest tutaj trochę vendor lock-in, w szczególności jeśli korzystamy z gotowych usług Amazona, jak na przykład DynamoDB lub nie wiem, te rozwiązania Workflow lub jakiekolwiek inne usługa, zawsze trochę blokujemy się na tego dostawcę i zawsze jesteśmy uzależnieni od niego, chcąc przenieść się do innego dostawcy, do tańszego lub nie wiem, lepszego. Musimy znowu włożyć jakiś wysiłek w to, żeby sobie to zmigrować. No i tak jak wspominałem, skomplikowane architektury wymagają doświadczenia. Nie jest tak łatwo wejść, teraz przychodzę, zakładam konto na AWS-ie, płacę $100 i mój startup działa w chmurze. Trzeba mieć to przemyślane, trzeba wiedzieć, których rozwiązań użyć, które rozwiązania są efektywne z punktu widzenia działania i z punktu widzenia ekonomicznego. Wymaga to trochę doświadczenia, ale to chyba wszystko w życiu tak działa. A więc, podsumowując, co wybrać i jakie rozwiązanie jest? Generalnie to zależy od danego przypadku, ale świat idzie w stronę chmury. Można się łudzić, że tak nie jest. Generalnie bardzo mocno się to rozwija i bardzo wielu klientów w to idzie, bo są w tym jakieś benefity. To chyba tyle, jeśli chodzi o mnie. Tu jest link do JointIn-a, jeśli macie jakieś uwagi krytyczne. Konstruktywna krytyka jest zawsze mile widziana. Proszę tam pisać komentarze. Jeszcze krótkie ogłoszenie. Rekrutujemy wspaniałych programistów PHP. Jeśli ktoś czuje się na siłach i uważa, że PHP jest prawdziwym językiem programowania, to zapraszamy. To tyle. Dziękuję. Czy mam rozumieć, że w tym momencie, jeżeli jakąkolwiek oprogramowanie, czy to startka, czy jakąkolwiek aplikację przyjęta do klienta, dostarczamy i podpisujemy umowę, że utrzymujemy oprogramowanie przez 2, 3, 5, 10 lat, to musimy mieć cały czas gdzieś w głowie paru programistów, którzy ewentualnie przyjdą i będą wprowadzali konkretne poprawki, bo będziemy sobie zrobić poprawki w trakcie zmiany. Generalnie nie jestem tak daleko, ale musimy mieć na uwadze to, że to się rozwija.
I raczej starają się utrzymać tą aktywność też z tego, co zauważyliśmy, ale zdarzają się jakieś tam małe niuanse. Trzeba być świadomym tego, że może się coś zmieniać, ale jeśli mamy support, no to ten support też może nam pomóc. Poza tym możemy kupić też support Amazonu i oni też tam dość prężnie działają. Aczkolwiek ja nie położę swojej głowy pod topór i nie powiem, że przez 10 lat się to nie zmieni. Czy powiedzmy, że w tym momencie raczej możemy odbierać usługi, które są nastawione na działanie 24 godziny przez 7 tygodni, przez 45 dni? Raczej szedłbym w rozwiązania bardziej, jeśli mówimy tu o IaaS, to szedłbym właśnie w swoje rozwiązania. Jeśli miałbym podpisać umowę na 10 lat, to nie wybrałbym na przykład DynamoDB, tylko zainstalowałbym sobie tam Mongo. Jeśli byłaby potrzeba, coś zmieniło się drastycznie, to Mongo da się przenieść do innego dostawcy. No i tak z większością tych rozwiązań. Większość dla podstawowego rozwiązania to jest po prostu serwer jakiś tam Linux. On sobie tam działa i na tym serwerze sobie stawiamy jakieś rzeczy, więc tam nie powinno się nic zmienić, jedynie może coś tam zmienić plan płatności. Czy w tym momencie, jeżeli my staramy się otrzymać nasze usługi, nie wykorzystując specyficznych funkcjonalności do nowej dostawcy kurzy, to czy też nie odcinamy sobie na pewno wszystkich tych usług, które znajdują się w kurze? Trochę tak, ale mamy możliwość, możemy je wykorzystać, mamy możliwość sobie łatwego to zeskalowania. Zawsze mamy to gdzieś tam w podwodzie. Stawiamy sobie swoje, na przykład stawiamy Rabbita zamiast ich niego systemnych kolejek. No bo uznajemy, że Rabbit dla naszego rozwiązania jest bardziej dojrzały, bardziej przemyślany i ma lepsze funkcjonalności. No, ciężko na to pytanie odpowiedzieć. Generalnie nic nie jest stałe. Wszystko się zmienia, trzeba być tego świadomy. Ale nie szedłbym tak daleko, że nie hostujemy krytycznych rzeczy, bo to się może zmienić. Raczej tak, raczej każdy dostawca stara się utrzymać serczą kompetywność. No nie, to na połączeniu zbiorze, ale jest przygotowanie na to. Z przechowaniem zdań wrażliwych? Chyba nie ma do tego większych pretensji. Ja mnie GIODO bardziej interesuje jak... No tak, ale generalnie większość przepisów, które GIODO tam w tej swojej ustawie wymaga, no to są jakieś tam double opt-y i tego typu rzeczy, ale jest faktycznie kwestia tego, gdzie one się znajdują i tu może być mały problem. Oczywiście da się to załatwić, da się to zrobić jakimś virtual private cloudem, który w naszym cloudzie, w naszej serwerze są dane wrażliwe, a tam jest na przykład przetwarzanie jakichś bardziej złożonych. Ja mam takie pytanie, jak to w praktyce wygląda? To znaczy, jeżeli kupujemy sobie taką usługę czy pakiet usług, to tak naprawdę wygląda to tak, jakbyśmy sobie po prostu kupywali jakiś tam pakiet serwerowy wirtualny, tak? Tak. I w takim razie, ile to mniej więcej kosztuje i jakie podstawowe usługi wchodzą w skład tego pakietu? Bo normalnie, prawda, jeżeli mamy dostawcę jakiegoś tam hostera wirtualnego, czy nawet, prawda, tutaj z serwerem fizycznym, możemy sobie wybrać jakieś tam, czy mamy jakieś podstawowe usługi, prawda, bazy danych i kilka innych, i co w takim razie wchodzi w skład takiego pakietu? Bo rozumiem, że to jest usługa dosyć profesjonalna i raczej skierowana do osób, które potrzebują bardziej zaawansowanych mechanizmów niż tylko normalny serwer PHP, prawda? Generalnie jest tak, że na początku, startując z bardzo prostego punktu wyjścia, kupujemy sobie instancje, na przykład i tam są cztery rodzaje tych instancji, jest mikro, medium, large, x-large. One kosztują odpowiednio tam, mają odpowiednie stawki za godzinę. No i zakładając, że nasz serwer działa bez przerwy, że przetwarzamy na nim, że nie jest to taki serwer na przykład do przetwarzania osadowego, no to możemy sobie łatwo wyliczyć, ile to miesięcznie wyjdzie. Do tego albo na tym serwerze, albo osobno kupujemy sobie bazę, czyli tą... Czyli tak naprawdę kupujemy możliwość dowolnego skalowania. Dokładnie. Czyli architektury fizycznej, tak? Dokładnie. Możemy to różni tak naprawdę od zwykłego takiego dostawcy? Na pierwszym to po niczym. Niczym specjalnym, tylko... Z zewnątrz dla przeciętnego użytkownika nie, ale to wyróżnia, prawda, tą właśnie ofertę Amazonu, czyli możliwość dynamicznego skalowania naszej aktywności. Tak.
Generalnie składamy ten nasz majątek z klocków. Kupujemy sobie instancję, na początek jedną. Kupujemy sobie block storage, na którym mamy dyski, ale one nie są dyskami przeznaczone na to, żeby hostować tam pliki, tylko bardziej, żeby uruchamiać na nich urządzenie blokowe. No i to jest jakby nasze minimum. I teraz na tej instancji możemy sobie zainstalować MySQL, no bo to jest faktycznie serwer jakiś tam na przykład Ubuntu. Czyli dostajemy kawałek sprzętu, nie dostajemy kompleksowy. Coś, co tak. Jest przygotowane pod nasze. Zwykle tak. Ale możemy na przykład sobie łatwo to wyłączyć, tak byśmy mieli, uruchomiliśmy aplikację dla klienta i okazało się, że niestety nie wydala to. Czyli tak naprawdę w zupełnej podstawie mamy po prostu kawałek serwera. Nie tak. Mamy takiej automatycznej sterowalności, tylko musimy tak. Albo jakiś tam plan dokupić, który by to automatycznie tak, tak. Za nas, albo sobie dokupywać te usługi. Tak, tak. I co w tym mamy? Po prostu kawałek serwera, czyli bazę musimy sobie zainstalować? Bazę musimy sobie zainstalować. Mamy czysty serwer. To już zależy od... statyczne, czy to generalnie czysty serwer? Czysty serwer, tak. I potrzeba tak naprawdę jakichś tam umiejętności administracyjnych, żeby sobie z tym poradzić. Są gotowe obrazy. Można sobie z gotowych obrazów, można się przygotować tak, jak my zrobiliśmy u nas. Gotowy obraz serwera i teraz przychodzi nowy klient, tylko bach, on się instaluje. I nie potrzebujemy już żadnej dodatkowej pracy. A to, co mówisz o tym skalowaniu, to generalnie działa jak klocki. Wybierasz sobie klocek CloudWatch, wybierasz sobie klocek Load Balancing i ustalasz mu tam jakieś reguły. A wszystko robi się przez weba, także jest to dość wygodne. Ja mam pytanie, jaki jest koszt, tudzież narzut przerzucenia się na to rozwiązanie cloudowe, tak? Jeżeli mamy własną infrastrukturę u siebie w biurze, powiedzmy, chcemy się przerzucić na cloud, jaki to jest koszt i narzut pracy tak naprawdę, żeby całość przenieść przy założeniu, że nie mamy eksperta, który już w cloudzie pracował, tylko powiedzmy, tak jak zrozumiałem, jakby na bieżąco staramy się uzupełniać tą wiedzę. Generalnie na początku wygląda wszystko prosto. A, jest tam instancja, zainstalujemy sobie i to będzie działało, ale trzeba się wgryzać w szczegóły. Jest ta dokumentacja, są poradniki, jak na przykład co wybrać dla startupu, co wybrać dla jakichś innych rozwiązań i mamy tam kilka możliwości, kilka ścieżek, którym Amazon w swojej dokumentacji nas poprowadzi. Generalnie jakby problemem i nie problemem jest to, że ta dokumentacja jest dość opasła i tam trzeba to po prostu przeczytać, trzeba to przetrawić. No myśmy na to poświęcili, to trwało chyba 2 miesiące takiej nieciągłej pracy, tylko po prostu sprawdzania, rozważania pewnych kwestii, zastanawiania się, czy wybrać to, czy to, ale nie jest to rząd tygodnia, czy dnia pracy. Trzeba raczej myśleć, w zależności też, jak masz infrastrukturę i jak dużo tych serwerów potrzebujesz sobie przemigrować. Ja mam jeszcze pytanie, czy Symfony 2 wspiera w jakiś sposób tą skalowalność, no bo nie wiem, możemy wziąć przykład Atelier, które przez kilka dni było niedostępne, ponieważ było w jednej strefie dostępności w Irlandii i tam się straszna jakaś masakra stała. I teraz, czy Symfony w jakiś sposób potrafi wspomóc skalowalność pomiędzy strefami dostępności bez pisania tak jakby zupełnie własnego kodu, który będzie skalował te wszystkie rozwiązania? Tu by trzeba się zastanowić, ale raczej nie ma czegoś takiego, no bo tu musimy mieć jakiś monitor tego. Możemy to zrobić na wiele sposobów. Możemy mieć na przykład testy funkcjonalne, które Symfony 2 pozwala nam, ma jakieś tam mechanizmy. Możemy mieć testy na przykład Behata i one nam odpytują z Continuous Integration nasz serwer i sprawdzają, czy coś się nie zepsuło. To jest jakaś tam dobra praktyka, której my używamy na przykład dla projektów, które się rozwijają, że raz na dzień o 7 rano puszczamy builda i to nam pozwala na przykład ustrzec się od tego, że jakaś czasem mamy niepozamykane bundle, nie są na taga, tylko są gdzieś na mastera przez przypadek i wtedy jest update i w następnym dniu wychodzi error rano, że niestety coś się zepsuło. Tak samo możemy podejść do tego, możemy sobie napisać testy funkcjonalne, które nam po prostu odpytują jakieś kluczowe kwestie, ale to chyba nie o to chodzi, tu raczej to raczej jest kwestia tego, jak to jest zaprojektowana ta architektura, jak są rozłożone pomiędzy strefy dostępności, pomiędzy regiony i bardziej tutaj w tą stronę trzeba iść. Ale faktycznie, tak jak mówiłem, AWS jest fajny, ale oni też mają dość wielkie outage, tak jak powiedziałeś o tym Atelier,
tak jak miała Quora i chyba w zeszłym roku był taki dość duży fuck up AWS-a, gdzie po prostu zgasło cały nawet region zgasł. I na to też trzeba być przygotowanym. Netflix jest na to przygotowany swoim małpką, która tam chodzi i zabija. Oni po prostu, trzeba być świadom tego, że któraś instancja może w pewnym czasie sobie paść i trzeba być na to przygotowanym. Ja mam takie pytanie. No chciałem wbić szpileczkę w tyłek Amazona, właściwie cztery. Pierwsza rzecz to jest bezpieczeństwo instancji. Bo zasadniczo instancja na Amazonie jest niczym więcej jak wirtualką linuxową, więc tam mamy do wyboru jakieś obrazy systemów, ale tak jak powiedziałeś wcześniej, no samemu musimy zainstalować tam software, więc jak spierniczymy konfigurację, no to ten system będzie tak samo niebezpieczny jak dowolny inny. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, pule adresów IP, które ma Amazon, z tego co się orientuje, są zbanowane na listach mailingowych, czyli żaden mail z Amazona bezpiecznie nie wyjdzie, bo po prostu trafi do skrzynek spamowych, więc no pewne funkcjonalności już odpadają na tym. Trzecia rzecz to są koszty transferu. Z tego co się orientuję, to Amazon liczy dość dużo za transfer, więc aplikacje po streaming danych wysyłają jest raczej najlepszą opcją na Amazonie, dlatego że inni prowiderzy, którzy mają swoją infrastrukturę, udostępniają transfer właściwie za grosze, czyli koszty rzędu 3 terabajtów za poniżej 100 zł netto. No i czwarta rzecz to jest to, co mówiłeś o większym biznesie i dlaczego ludzie nie chcą się przenosić na cloud. To między innymi jest to podyktowane prawdopodobnie nie tyle tym, że lubimy, nie lubimy Amazona, bo co tym, co jest pomiędzy Amazonem a naszą infrastrukturą, dlatego że niektóre organizacje muszą mieć wykupiony dostęp do łączy szkieletowych, które też mogą zawieść. I wystawianie infrastruktury za granicę jest po prostu poza, nie jest zbyt dobrą opcją ze względu na SLA. No to się zgadzam. Zgadzam się praktycznie z wszystkimi czterema kwestiami, z tym, że odniosę się do tego S3. Tak jak mówiłem, jest kilka cloudów i nawet rozwiązań takich, które można sobie zainstalować na swoim serwerze kompatybilnych z S3. I my właśnie rozwiązywaliśmy tą kwestię z MSafe'em, że początkowo to było w S3, później przed klient korporacyjny, który chciał mieć to bezpieczne i nie mógł sobie pozwolić na AWS-a i wtedy postawiliśmy sobie clouda prywatnego na naszych serwerach, który po prostu był kompatybilny oczywiście z lekkimi niuansami, ale był kompatybilny i dało się to przenieść. Ale tak jak mówisz, źródło problemów zawsze leży pomiędzy klawiaturą a krzesłem i to jak sobie zainstalujemy to, czy to by był serwer w jakimkolwiek providerze, zawsze możemy być na to narażeni. Odnośnie tych banów IP, no tego o tym akurat nie słyszałem, ale może faktycznie to być. Oni też mają swoją właśnie tę usługę, to nazywa się Simple Notification Service, gdzie oni udostępniają przez jedno API wysyłkę maili, SMS-ów, może to akurat, mam nadzieję, że to nie jest zbanowane. Ostatnie pytanie. Dobra, ja mam pytanie, bo wspominałeś o rodzajach przedsięwzięć, które pasują do utrzymywania w chmurze, startupy, jakieś procesy biznesowe. A to jeszcze mógłbyś powiedzieć na przykład z twojego doświadczenia, nie jakie rodzaje, tylko jakie wielkości serwisów twoim zdaniem najlepiej pasują do, na przykład do Amazona? Ja raczej widzę, że raczej są to większe serwisy niż powiedzmy takie, które spotykamy u nas. Świetnym przykładem tego jest Netflix, który jest największym dostawcą DVD, streamerem w Ameryce. Oni mają ogromne liczby serwerów wykupione. Ale u nas sprawdza się praktycznie każdy serwis. Kosztowo, no kosztuje to trochę więcej. Przyznaję, że kosztuje to trochę więcej niż serwery w Polsce, czy nasze serwery nawet kolokowane, ale odpada nam cała warstwa zarządzania serwerami, cała warstwa dbania o to, żeby jakaś tam macierz nie wyleciała. Także przeważnie są to aplikacje dedykowane, aplikacje dla klientów biznesowych, aczkolwiek startupy też, tak jak mówiłem, na S3 upload plików, duży upload plików, bo to jest aplikacja backupująca, to działało dość fajnie. Tak, one mają te blokowe, jakby to jest...
Tak. To jest przejrzyste dla nas. I to jest właśnie najlepsze, że tam nie ma jakiegoś RAID 1, 0, 5. Tego programista nie widzi. On podłączy sobie urządzenie blokowe, on podłączy sobie, tworzy sobie na S3 bucket i do tego bucketa ładuje sobie pliki i jego nie interesuje, co jest pod spodem. To dba dostawca cloud. Baza danych jest usługą i też właściwie nie wiemy, co jest pod spodem. Ona po prostu na tym IP-ku gada sobie z bazą. Dokładnie tak. Nie dbam o to. Czyli każda z usług może być balansowana, tak? Nie tylko fizyczne serwery, w sensie serwer aplikacji. Większość z nich... Tak, naprawdę tak. Właśnie mi to odpowiedziałem przed chwilą, tak wydaje, bo to jest zaraz przede wszystkim. Dziękuję. Proszę. Dziękuję.